W tym punkcie wiesz już naprawdę dużo o tym, jak funkcjonują neurony, wiesz na czym polega mechanizm działania pompy sodowo-potasowej, rozumiesz w jaki sposób wywoływane są potencjały czynnościowe. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co mnie osobiście w neuronach interesuje najbardziej. Połączeniom między tymi komórkami. Pamiętasz, może, jak wspominałam Ci o tym, że jedną z najbardziej niezwykłych cech układu nerwowego jest to, że komórki nerwowe potrafią się łączyć ze sobą na bardzo wiele sposobów i wytwarzać takich połączeń. Bardzo, bardzo dużo. Dla naszego układu nerwowego, w szczególności mózgu, są to tryliony połączeń między komórkami nerwowymi. To jest nie do wyobrażenia liczba. Takie połączenia między dwoma komórkami nerwowymi, między dwoma neuronami nazywamy synapsami. Tutaj masz zapisaną dla ciebie tę nazwę. Synapsy mogą być różnego typu. W szczególności dzielimy synapsy na tak zwane synapsy elektryczne i synapsy chemiczne. To, co dzisiaj będzie Treścią naszego filmu to sposób funkcjonowania synaps chemicznych, no ale musimy poświęcić chociaż jedno malutkie zdanko synapsom elektrycznym, które nie bez powodu przecież istnieją w świecie organizmów żywych. Synapsy elektryczne to takie połączenia między dwoma komórkami nerwowymi, które praktycznie rzecz biorąc Polegają na tym, że jedna komórka styka się z drugą. Taka przerwa między jedną komórką nerwową a drugą, w przypadku synapsy elektrycznej, to jest dosłownie kilka nanometrów, 3-4 nanometry. To jest szczelina maleńka nie do wyobrażenia. I tak naprawdę to cała sprawa polega na tym, że te komórki funkcjonują w dużej mierze jak jedna. Prąd może przepływać swobodnie z jednej komórki do drugiej w obydwu kierunkach. To jest szczególna cecha synaps. Elektrycznych w przypadku synapsy chemicznej, o której będziemy mówili dzisiaj, tak absolutnie nie jest. Synapsy elektryczne niezbędne są wszędzie tam, gdzie musimy mieć do czynienia z super szybkim przekaźnictwem sygnału, ale synapsy elektryczne ze swojej natury nie są plastyczne. Synapsy chemiczne, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, mają właśnie taką cechę, że w zależności od tego, jak intensywnie przekazywany jest od jednego do drugiego neuronu sygnał. To one będą się zmieniały, będą plastycznie reagowały na to, co się dzieje w naszym układzie nerwowym, i to jest bardzo ważna cecha synaps chemicznych. To właśnie dlatego, że pozwalają one na to, że układ nerwowy dostosowuje się do obecnej sytuacji, umie się uczyć, synapsy chemiczne zrobiły tak ogromną, mówiąc w cudzysłowie, karierę ewolucyjną, i tak naprawdę to właśnie one w zdecydowanej większości dominują nasz układ nerwowy. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda takie połączenie między dwoma neuronami. Może na początek trochę terminologii. To jest neuron, z którego aksonem mamy tutaj do czynienia. To jest zakończenie aksonalne, czyli ta wypustka, przez którą przekazywany jest impuls do kolejnego neuronu. I to się nazywa stroną albo neuronem presynaptycznym. Pre. Czyli tym, który następuje wcześniej. Ponieważ tutaj o ta szczelina, którą w tej chwili zaznaczam strzałkami na niebiesko, to jest właśnie synapsa. Zwana również szczeliną synaptyczną. Może to podpiszemy szczelina. Szczelina, synaptyczna, synaptyczna. Wiedziemy trochę na drugi rysunek, nie szkodzi. A to, co jest przed nią. To jest strona presynaptyczna, czyli neuron presynaptyczny. Presynaptyczny. Czyli ten, od którego będzie zaczynała się cała nasza akcja, który będzie wysyłał sygnał do neuronu postsynaptycznego. Narysuję strzałkę, żeby zaznaczyć, że to w tę stronę przekazywany będzie sygnał. I podpiszemy od razu neuron. Neuron. Postsynaptyczny. Postsynaptyczny. Tak więc mamy neuron presynaptyczny, od którego przekazywany jest sygnał, szczelinę synaptyczną, w której cała akcja będzie się rozgrywała, oraz neuron postsynaptyczny, czyli ten, który otrzymuje informacje od neuronu presynaptycznego. Zacznijmy od tego, że jeżeli tego nie pamiętasz, to odsyłam cię do poprzednich filmów. Musi zajść taka sytuacja, w której ten neuron presynaptyczny jest depolaryzowany. Kiedy on jest depolaryzowany, to dochodzi do takiej sytuacji, że kanały wapniowe, które znajdują się w błonie tego neuronu presynaptycznego, a które tutaj zaznaczone są o na różowo, rysuję teraz do nich pomarańczowe strzałki, to są kanały jonowe, które przepuszczają jony wapnia. Wapń jest tutaj głównym rozgrywającym. O co tutaj chodzi, powiesz? Przecież wapń to są jony o ładunku dodatnim. Dlaczego one miałyby w momencie depolaryzacji chcieć się dostać do komórki? To bez sensu. I faktycznie to jest dobra intuicja. W momencie, kiedy ładunek w komórce staje się coraz bardziej pozytywny, to nie do końca jest jasne dlaczego pozytywne jony wapnia chciałyby się dostać do środka zamiast wręcz przeciwnie uciekać na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku jonów wapnia jest ogromna różnica stężeń między tym ile jest wapnia na zewnątrz, na zewnątrz jest go bardzo dużo, może w ten sposób to zaznaczę, a w komórce jest go zazwyczaj znacznie znacznie mniej. Więc w momencie kiedy te Kanały otworzą się z powodu depolaryzacji komórki, bo to również są kanały, tak jak w przypadku kanałów sodowych, bramkowane napięciem. Kiedy one się otworzą, to wapń, mówiąc w cudzysłowie, ma bardzo dużą motywację, żeby dostać się do środka, mimo że ładunek tam jest bardziej pozytywny. No i od momentu, kiedy wapń dostanie się do środka, to zaczyna się cała akcja. Jony wapnia. Rozpoczynają całą tę kaskadę wydarzeń, która będzie owocowała przekaźnictwem synaptycznym, czyli przekazaniem informacji od jednego neuronu do drugiego. Ponieważ właśnie wcześniej wspomniane jony wapnia mają zdolność do łączenia się z takimi białkami, które decydują o tym, że do szczeliny synaptycznej zostanie wypuszczony neuroprzekaźnik, zwany również czasem neurotransmiterem. Może sobie to podpiszemy. Te kuleczki tutaj o w szczelinie synaptycznej takie zagarne tutaj to jest właśnie neuroprzekaźnik. Podpisuję neuro Czyli tak naprawdę ta substancja, która jest jakąś taką cząsteczką informacyjną od jednego neuronu do drugiego. Czyli innymi słowy, to właśnie neuroprzekaźnik jest sposobem na porozumiewanie się neuronów. Dzięki neuroprzekaźnikowi, jeden neuron może powiedzieć z drugiemu, hej, to jest moment, w którym ja uważam, że ty powinieneś zdepolaryzować swoją błonę. No ale teraz skoncentrujmy się na tym, jak dochodzi do tego, że ten neuroprzekaźnik może się znaleźć w szczelinie synaptycznej. Wiesz już, że sprawa zaczyna się od jonów wapnia. Otóż jony wapnia wiążą się z takimi białkami, Ro... Otóż jony wapnia wiążą się z takimi białkami, może zapiszemy sobie tutaj ich nazwę, z białkami z rodziny SNER. To są białka, które teraz są zresztą bardzo intensywnie badane i niesłychanie ciekawe. One są odpowiedzialne za to, żeby wiązać i odpowiednio transportować to, co widzisz tutaj, co zaznaczam w tej chwili kółkami. To są pęcherzyki presynaptyczne, i w tych pęcherzykach znajduje się właśnie neuroprzekaźnik, ten sam, który za chwilę ma zostać wydzielony do przestrzeni synaptycznej w postaci tych o tutaj kuleczek. Cała sprawa skonstruowana jest tak, że w momencie, kiedy wapń napływa do środka komórki widzimy go tutaj to on wiąże się z tymi białkami, nie tylko tymi, ale te są takimi najważniejszymi białkami biorącymi udział w tym, żeby te pęcherzyki przytransportować do błony, tak jak widzisz, że ma to tutaj miejsce, i żeby zaszła tak zwana egzocytoza, czyli żeby na zewnątrz z komórki zostało wydzielone to, co w tych pęcherzykach presynaptycznych się kryje a kryje się w nich właśnie neuroprzekaźnik, o którym wiesz już, że jest on sposobem na tym, żeby jeden neuron dogadał się z drugim. Tak więc mamy napływ jonów wapnia, wapń reaguje z określonymi białkami, z całą maszynerią białkową, jest ich bardzo, bardzo wiele, ale te białka mają za zadanie doprowadzenie do tego, żeby te pęcherzyki sfuzjowały z błoną, czyli żeby zaszła egzocytoza, żeby ich zawartość została wydzielona do szczeliny, Synaptycznej. W ogóle białka SNER to niesłychanie ciekawa rodzina i może wspomnieć o tym, że znany jest cały szereg toksyn, które mogą doprowadzić do tego, że nie będą one działały prawidłowo, na przykład dlatego, że się z nimi łączą i je deaktywują. Chyba najbardziej znaną tego typu toksyną jest tak zwana toksyna botulinowa, która jest takim środku kosmetycznym, którego nazwę pewnie znasz, on się nazywa Botox. Jak ktoś nie chce mieć zmarszczek, to się mu wstrzykuje taki botoks i faktycznie jego mięśnie są niejako rozluźnione i tych zmarszczek nie tworzą. A dzieje się tak właśnie dlatego, że białka, sner są przez tę toksynę blokowane. I to doprowadza do tego, że nie jest normalnie przekazywany sygnał w neuronach, które wydzielają acetylocholinę, o której może pamiętasz, że jest ona najważniejszym neuroprzekaźnikiem w komunikacji z mięśniami. Tak więc po prostu neuron nie może się z mięśniami porozumieć i ten mięsień jest zupełnie bezwładny. Dlatego często osoby, którym wstrzyknięto botox, nie są w stanie normalnie ruszać wszystkimi mięśniami swojej twarzy, bo tam gdzie ten botoks wstrzyknięto, po prostu nie jest to możliwe. Wracając do naszego przekaźnictwa neuronalnego, mamy już sytuację, w której w szczelinie synaptycznej, czyli tutaj o, znajduje się neuroprzekaźnik. No i coż on teraz robi w tej szczelinie? Cała sprawa polega na tym, żeby neuron postsynaptyczny, czyli ten, do którego sygnał jest kierowany, wychwycił przynajmniej część z tych cząsteczek neuroprzekaźnika, które się znajdą. W szczelinie synaptycznej. Szczelina synaptyczna jest malutka. Napiszmy może, że zazwyczaj ma ona około 20 nanometrów. Też mało, ale nie tak mało jak w przypadku synapsy elektrycznej. Te białka, które widzisz tutaj o, zakotwiczone w błonie, to są właśnie receptory dla danego typu neuroprzekaźnika, i one potrafią, tak jak jest to tutaj narysowane, wychwycić, związać cząsteczkę takiego neuroprzekaźnika i w ten sposób. Przekazany jest sygnał na przykład o tym, że powinny się otworzyć. Kanały sodowe. Niecały neuroprzekaźnik jest oczywiście wychwytywany przez te receptory, które się znajdują na neuronie postsynaptycznym. Bardzo duża część neuroprzekaźnika po prostu zostaje w szczelinie synaptycznej, ale nie może tam zostać na długo. Mówiliśmy o tym, że tutaj bardzo ważna jest precyzja działania. Neuroprzekaźnik, który zostaje w szczelinie, jest często wychwytywany po pierwsze przez białka, które potrafią transportować go wtórnie do neuronu presynaptycznego albo do środka. Do neuronu postsynaptycznego są takie białka, które po prostu rozkładają taki neuroprzekaźnik na czynniki pierwsze. Są różne sposoby biologiczne na to, jak się takiego neuroprzekaźnika pozbyć. Z funkcjonalnego punktu widzenia jest najważniejsze to, że ten neuroprzekaźnik musi zostać szybciusieńko posprzątany po tym, jak spełni swoją funkcję, po to, żeby Cała maszyneria była znowu gotowa do działania wtedy, kiedy zajdzie potrzeba, żeby kolejny impuls przekazać. Wspomnę Ci jeszcze, bo to ciekawy biologiczny fakt, że neuroprzekaźniki, ze względu na to, że są zamknięte w pęcherzykach presynaptycznych, są wypuszczane w takich paczuszkach. Ma to swoje konsekwencje, dlatego że mniej więcej do każdej takiej kuleczki, jaką jest. Właśnie pęcherzek presynaptyczny, zapakowany jest tego neuroprzekaźnika mniej więcej tyle samo. Tak więc wiemy już, że kiedy w szczelinie synaptycznej znajdzie się już nasz neuroprzekaźnik, to jego główną funkcją jest to, żeby został on wychwycony przez receptory, które znajdują się na neuronie postsynaptycznym. Widzisz te receptory zaznaczone tutaj. Ważne jest też, żeby maszyneria neuronalna po sobie posprzątała, żeby. Ten neuroprzekaźnik, który nie zostanie związany, został w jakiś sposób ze szczeliny synaptycznej usunięty. I na tym właśnie polega działanie synapsy chemicznej. Wkleiłam ci tutaj rysunek z mikroskopu elektronowego, żeby ci pokazać, jak w rzeczywistości wyglądają synapsy, a przynajmniej niektóre synapsy. Zobacz. To, co widzisz tutaj, to jest narysowane niejako do góry nogami w stosunku do tego, co mamy po lewej stronie, ponieważ to, o, zaznaczam teraz strzałką i może zaznaczę na okrągło. To jest neuron presynaptyczny. O, to, 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 to. Te kuleczki, które tutaj widzisz, to są właśnie pęcherzyki, które zawierają neuroprzekaźnik. Tutaj, o, to są mitochondria. Pamiętasz może, jak mówiliśmy o tym, że neurony zużywają bardzo dużo energii, w szczególności na transport, nie tylko neuroprzekaźników. Więc mitochondria oczywiście są tutaj obecne bardzo, blisk bardzo blisko przestrzeni w której będzie tworzona synapsa, a to co mamy tutaj, może narysuję to drugim kolorem, o, to jest neuron postsynaptyczny. Widzisz w nim, nie ma już całego tego interesu, nie ma w nim tak dużo y, żadnych pęcherzyków, bo one są niepotrzebne. One są potrzebne właśnie tutaj, po stronie presynaptycznej. A to co teraz zarysuję ci na czerwono, to jest właśnie synapsa, to jest właśnie szczelina synaptyczna. To, że ona jest tutaj taka ciemna, cofnę to, co narysowałam, żeby Ci to lepiej pokazać. To, że ona jest taka ciemna, to dlatego, że tutaj jest bardzo w niej gęściuchno i dlatego też często taki obraz w mikroskopie elektronowym, ponieważ to jest zdjęcie z mikroskopu elektronowego, tylko taki mikroskop jest w stanie pokazać nam z tak ogromną dokładnością to, co się dzieje na synapsie. Więc to, co widzisz tutaj, to, że jest tutaj tak niesłychanie gęsto, nazywa się. Zagęszczeniem synaptycznym, czy precyzyjniej zagęszczeniem postsynaptycznym. To by było na tyle, jeśli chodzi o synapsy. Wszystkim tym z Was, którzy dzisiaj rozpoczęli nowy rok szkolny, życzę wszystkiego najlepszego i dużo zapału do nauki. Do usłyszenia następnym razem.